Witam bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że przyszłego prezydenta miasta Tarnobrzega. Takie przynajmniej są oczekiwania tutaj w Grębowie. Witam serdecznie. Panie wójcie, zdecydował się pan poprzeć jednego z kandydatów w drugiej turze wyborów prezydenckich w Tarnobrzegu. Dlaczego akurat tego, a nie kontrkandydata pana obecnie urzędującego prezydenta Norberta Mestarzasza? Z bardzo prostej przyczyny. Gminy Ościenne, a w szczególności gmina Grębów, która ma wiele wspólnego z Tarnobrzegiem, graniczymy grunty miasta Tarnobrzega, w tej chwili znajdują też się na terenie naszej kopalni. Nasi mieszkańcy pracują w Tarnobrzegu. Po prostu chciałbym takiej normalnej, zwykłej współpracy i takich partnerskich zasad funkcjonowania. No, miałem tego przykłady złe w przeszłości. Nikt nie pytając się o zdanie wójta czy naszej rady, bez konsultacji doszło do podziału majątku kopalni Machów w sposób, wydaje mi się, trochę nieładny. Ja oczekiwałem jakiejś takiej rozmowy, dialogu. Myślę, że wtedy mogliśmy się dogadać. Później jakieś były zakusy, jeśli chodzi o naszą miejscowość, Stale, włączenie do Tarnobrzega. Może to plotka, może i nie plotka, ale nikt tego nie zdementował. Zresztą z panem prezydentem Mastalerzem zakładałem się swego czasu, że jeśli w ciągu kadencji nie przyłączy tego miast, tej mojej wsi Stale do Tarnobrzega, to będzie pływał po Jeziorze Machowskim. No ale jakoś zapomniał chyba o tym. Druga sprawa, przedszkola. Nagle dowiaduje się, że musimy płacić za dzieci, które uczęszczają do przedszkoli tarnobrzeskich. Jest to zrozumiałe, ekonomia, wiadomo, zrządzi się swoimi prawami, ale można było to zrobić w sposób bardziej delikatny, elegancki, porozmawiać, uzgodnić. A tak to wszystko było z góry narzucone. No nie ma tej współpracy po prostu między nami. Po prostu nie ma tej współpracy, a teraz jeszcze nowa perspektywa unijna, regionalny program operacyjny, zintegrowane inwestycje terytorialne. Mamy sporo wspólnych takich interesów, będziemy mieli. No i chciałbym mieć takiego partnera, który po prostu będzie naszym takim naturalnym przywódcą, liderem w tej części Podkarpacia. A naturalnym może być tylko prezydent miasta, bo to jest miasto, jest duże miasto, 50 tysięcy mieszkańców. Gminy zawsze mają mniejszą siłę oddziaływania, gminy wiejskie. Skorzystalibyśmy razem, tak wydaje mi się, i miasto, i gmina. Tego oczekuję pana prezydenta. Myślę, że pan prezydent, no znając go już z wypowiedzi medialnych, będzie szedł chyba w tym kierunku i na to liczymy. Na to liczę. Ja w swojej strategii zakładam taką współpracę z ościennymi gminami, między innymi z gminą Grębów, na takich niwach czterech. Tych niw zawsze możemy troszeczkę więcej znaleźć, to w zależności od tego, jak sytuacja będzie się toczyła. Jedną z najważniejszych to są fundusze europejskie, gdzie razem, tak jak pan wójt powiedział, razem zawsze możemy więcej, tak, oczywiście, niż każdy z nas osobno. Druga sprawa to na pewno spójna polityka turystyczna. My mamy Jezioro Tarnobrzeskie, w gminie Grębów mamy już tak zwane Pojezierze Tarnobrzeskie, tak, także możemy świetnie ten nasz wspólny teren wypromować. Wspólna promocja, ale też wspólne powiązania gospodarcze. Mamy tereny, gmina Tarnobrzeg ma tereny na terenie gminy Grębów i wspólnie możemy z tego potencjału skorzystać. Tak jak gmina Tarnobrzeg, tak jak gmina Grębów. Ja tutaj chciałem pogratulować panu wójtowi wyników w pierwszej turze i życzę sobie i mieszkańcom Tarnobrzega, że podobny wynik jak pan wójt uzyskam w drugiej turze w Tarnobrzegu. Tego sobie i mieszkańcom Tarnobrzega. Dziękuję, dziękuję bardzo, ale podkreślę jeszcze raz, do tego jest potrzebne pełne zaufanie i wola współpracy. Promowanie miasta, mieszkańców, a nie osoby prezydenta. I tego bym po prostu ja też oczekiwał. Myślę, że pójdziemy w tym kierunku. Rozmawialiśmy już wcześniej. Ja jednej rzeczy się nauczyłem bardzo szybko, zostając wójtem, pokory.
Myślę, że gdy z takim przesłaniem też pan prezydent wyjdzie do mieszkańców w formie prośbowej, do ludzi, a nie ludzie do prezydenta, to w tym momencie gwarantuję, że będzie dobra współpraca, będą sukcesy. Jest zrozumiałe, że no, tych pieniędzy nie ma, środków unijnych tak nie leżą na ulicy. Trzeba o to walczyć i obiecywać gruszki na wierzbie, no też nie wypada, bo trzeba tak po prostu jest. Ludzi szanować. Trzeba powiedzieć to, co się faktycznie da zrobić. Dużo da się zrobić, ale też przede wszystkim najważniejsze, trzeba szanować ludzi. Ja mam pytanie odnośnie właśnie tych połączenia tego jeziora z tym tak zwanym pojezierzem tarnobrzeskim. W ostatnim czasie no, wzrost liczby rowerzystów w miastach jest zauważalny. Czy jest opcja? No, bo na deficycie jest liczba ścieżek rowerowych. Połączenie jeziora na przykład jakąś ścieżką ładną tutaj w te tereny na jeziorku, na dawnej kopalni, gdzie są ładnie zrekonstruowane. To może czy ja... myślicie w ogóle? Tak, myślimy. Oczywiście myślimy, ale to tylko właśnie, jak tu pan powiedział, przez budę stalowską. Wymaga to wielu zabiegów. Tu głównie chodzi o własności gruntów. Czyje są to grunty? Czy to są grunty prywatne, czy gminy, czy powiatu, czy może nadleśnictwa? I tu jest ten problem, ponieważ no, jeśli chodzi o drogi powiatowe, czy drogi wojewódzkie, to właścicielem tych pasów dróg no, to jest albo powiat, albo województwo. Więc tutaj my nie możemy ingerować i tak obiecywać, jest. Że będą ścieżki, bo nie będą. My, ja się tylko jedynie co postaram, to nawet połączyć, taką deklarację połączyć, możemy złożyć. Połączyć stale z Mokrzyszowem, bo jak państwo zauważyli, już jest ta ścieżka rowerowa jest. Jeszcze wykonana przez pana prezydenta Dziubińskiego. Tak jest. Jest już wykonana, a mnie brakuje tutaj od strony Stalów kilkaset metrów właśnie tej takiej chodnika, czy takiego ciągu pieszo-rowerowego, który by połączył Tarnobrzeg i tutaj już w kierunku na Cygany moglibyśmy spokojnie już wymyślać sobie jakieś ścieżki, ale to mówię, wymaga takich już prac studyjnych, trzeba usiąść, popatrzeć w mapy, kto jest właścicielem, poszukać pieniędzy. Jest to możliwe, nie jutro, nie pojutrze, ale jest to możliwe i myślę, że w tym kierunku no z korzyścią dla mieszkańców, czy dla to mieszkańców, gminy Grębowa, czy tak, mieszkańców Tarnobrzega, czy nawet turystów, prawda? Nawet turystów. Mamy też piękne tereny, mówię, jeśli chodzi o lasy. Jest to możliwe jako kwestia wzajemnego promowania się. Tak więc uprawiajmy politykę współpracy, a nie politykę podbijania siebie, prawda? Nawet zwróćcie uwagę, szanowni państwo, sport. W gminach naszych, wiadomo, sport jest na poziomie LZS-ów. Rozwija się na tyle, na ile możemy. U was w Tarnobrzegu macie dużo większe pieniądze, sam sobie żyje. Ja nie spotkałem się z jakąśkolwiek propozycją, żebyśmy zorganizowali jakieś turnieje Puchar prezydenta Tarnobrzega, czy wójta gminy Grębów, żebyśmy się mogli jakoś tak zintegrować. Młodzież, bo to najważniejsze, trzeba zawsze iść w kierunku dzieci, w kierunku młodzieży, rodzin, bo tutaj my nie mamy takiej możliwości jak Warszawa, Łódź czy Kraków i nie możemy mówić, że tak będzie, bo długo tak nie będzie, ale możemy współpracować chociażby na niwie sportowej przy niewielkich nakładach. Nie będziemy zatrudniać nie wiadomo trenerów za dziesiątki tysięcy złotych, ja nie wiem jak tam u was jest, ale my to szanujemy ten pieniądz. Sport, rozrywka, ale wcześniej jest szkoła, domy ludowe, chodniki, melioracje. No w takim kierunku to musi być wszystko zrównoważone. Nie można swoich ambicji realizować, no bo ja na przykład no bardzo lubię też no, i latać samolotem, no ale na to po prostu mi nie stać, no, niestety. Ja mam pytanie do kandydata na prezydenta Tarnobrzega. Czy jeżeli zostanie pan prezydentem miasta, to dzieci z gminy Grębów, rodzice tych dzieci nie będą musiały płacić już za pobyt w tarnobrzeskich przedszkolach? Nie będą musiały płacić, tak jak przy jeżeli chodzi o inne ościenne gminy. Bo nie do końca rozumiem akurat tej polityki prezydenta przeganiania po prostu wszystkich z Tarnobrzega, także tutaj taką deklarację składam. Nie będziemy obciążać budżetów gmin ościennych, jeżeli chodzi o przedszkola. Ale wtedy budżet gminy Tarnobrzeg będzie tak jest, płacić. Tak jest, ale to też jest taka sytuacja. Przyszły zysk. Panie prezydencie, wyjaśnij. Przyszły. Otóż dziecko, które trafia do przedszkola w Tarnobrzegu, czy z Grębowa, czy z Baranowa, czy z Nowej Dęby, tam po prostu nawiązuje kontakty przyjaźnie z innymi dziećmi. Z czasem to dziecko z przedszkola trafia do szkoły podstawowej. Ze szkoły podstawowej do gimnazjum, a później do liceum czy do innej szkoły średniej. W związku z tym subwencja, ten pieniądz zostaje w Tarnobrzegu. To jest czysta ekonomia. Ja, gdyby dzieci tarnobrzeskie do mnie przychodziły do moich przedszkoli, ja mam w Stalach, biorę wszystkie za darmo, dowiozę jeszcze, jeśli trzeba będzie, żeby mi ta matka obiecała, że ono w mojej szkole zostanie. To jest czysty zysk. To jest inwestycja w przyszłość, w dzieci, w rozwój miasta Tarnobrzega.
naturalnym trendem jest, że ludzie przenoszą się do miasta. Tak. Dlatego też no, bardzo w tym kierunku musimy iść. A zresztą, gdyby nawet były jakieś koszty po stronie Tarnobrzega czy naszej, wystarczy się o nich porozmawiać. Takie pomyślimy, może trochę ewentualnie dołożycie, dołożymy bądź nie, ale kwestia porozmawiania dwóch gospodarzy, gminy i miasta. I druga bolączka, która pana tutaj bolała, czyli ta zakusy gminy Tarnobrzeg na stale. Czy będzie pan chciał, co będzie pan chciał w tej sprawie robić? Czy to znaczy nie. Tak jak jest, czy też będzie chciał tak pan mówiłem wcześniej, nie będę uprawiał polityki podbijania, więc nie będziemy próbowali ściągnąć Chmielowa, Stalów, przypuszczam, że Sobów nie będzie chciał być ściągnięty do Grębowa na przykład, prawda? Na pewno nie będziemy szli w tym kierunku. Mamy wystarczająco terenów w Tarnobrzegu, nie potrzeba nam dodatkowych terenów, nie potrzeba nam kłótni z sąsiednimi gminami. Bo powiem szczerze, akurat te zakusy były nierealne z jednej strony, ale z drugiej strony, tak szczerze powiedziawszy, no, psuły nam troszkę tą atmosferę takiego dialogu, normalnej współpracy, bo jeśli człowiek już taką ma niechęć na samym początku, no to trudno później współpracować i mówić o poważnych pieniądzach, poważnych inwestycjach, jeśli w domyśle już są jakieś zakusy. Teraz jakaś konkretna wspólna inicjatywa, jeżeli pan wygra te wybory, czy już jest mniej więcej ustalona? To znaczy nie. No, my się umówiliśmy, że spotkamy się na takim spotkaniu roboczym, gdzie ewentualnie powiemy sobie, co chcielibyśmy wspólnego ewentualnie zrobić. To jeszcze w tym momencie troszeczkę za wcześnie. Jak wspomniałem, mamy kluby sportowe, mamy domy ludowe, mamy Gminne Centrum Kultury. Już są pola współpracy. Nawet chociażby ustalić taki zwykły harmonogram różnego rodzaju imprez plenerowych, czy naszych dni Tarnobrzega, dni Grębowa, żeby nie ścigać się, nie robić w tym samym czasie tych imprez, bo mieszkania z Tarnobrzega chciały być w Grębowie, a Grębowa w Tarnobrzegu, rzecz zresztą naturalną. A tak musimy czasami, nie wiemy kiedy macie jakieś tam różnego rodzaju imprezy, nie znamy tego harmonogramu tak do końca, na pewno. Też chociażby, taka prosta sprawa. No. Takie małe sprawy, tak. A czasami istotne. A istotne, a właściwie życie składa się z takich samych małych spraw, a później powstają z tego wielkie problemy. Dziękujemy. Dziękuję. Poza kamerami chciałem...